Muzeum Filumanistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej otwarto zmodernizowaną wystawę o historii niecenia ognia. Nowością są m.in. kioski multimedialne czy interaktywne ekrany pokazujące proces produkcji zapałek. Nie brakuje też archiwalnych fotografii i ekspozycji wielkoformatowych. Dostała nowe oblicze, z czego się bardzo cieszę i tutaj z tego miejsca dziękuję bardzo panu dyrektorowi muzeum, jak również całej załodze, ale też i społecznym kustoszom, których okazało się, że było tutaj aż 3 osoby, które społecznie pomagały w tej wystawie. Natomiast dlaczego nowa? Bo jest po pierwsze multimedialna, po drugie etykiety zapałczane, które są bardzo małego rozmiaru, tu zostały wykonane w inny sposób, zostały wykonane w dużych rozmiarach, gdzie przyciągają widok. Natomiast tutaj za nami jest była fabryka zapałek na zdjęciach. Oprócz tego mamy też piękną dziewczynkę z zapałkami, mamy też słup wystawienniczy do afiszy, więc naprawdę zrobiło się całkiem ciekawie. Oprócz tego tak jeszcze po gospodarsku pan dyrektor zdążył wymienić całą instalację elektryczną, z której się też mówi, że najmocniej cieszy. Przede wszystkim ogromne bogactwo grafik miniaturowych, które coraz trudniej takie małe obrazki, coraz trudniej zainteresować nimi nowoczesnego zwiedzającego. A z drugiej strony wszyscy obcujemy z małymi obrazkami, które nawykowo możemy sobie powiększać do różnych rozmiarów. Więc pierwszy pomysł był taki, żeby wyskanować te obrazki w dużej rozdzielczości i zacząć je powiększać. Trzeba pamiętać o tym, że muzeum ma 60 lat, w tym roku, w przyszłym roku, w 2024 będziemy obchodzić 60-lecie, więc tutaj praca kilku pokoleń dyrektorów i pracowników jest na tyle owocna, że mamy pełne archiwa tych właśnie zbiorów etykiet zapałczanych. Zadanie zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszy Promocji Kultury oraz środków gminy Bystrzyca Kłodzka. Wartość zadania wyniosła blisko 151 tysięcy złotych.